Witam Państwa. Dziś moim i Państwa gościem jest pan Tadeusz Michalski, wiceprezes Wałbrzyskiego Banku Żywności. Bank Żywności dał się poznać niejednokrotnie z tego, że dużo pomocy wnosi nie tylko dla ludzi, którzy są tutaj z okolic Wałbrzycha, ale i z całego byłego województwa wałbrzyskiego. Tak jest. Wałbrzyski Bank Żywności obejmuje zasięg terytorialny od byłe województwo, częściowo województwo jeleniogórskie i całe województwo wałbrzyskie. A czym tak naprawdę zajmuje się Bank Żywności? No bo nazwa sama w sobie dużo mówi, ale no... Bank Żywności w swoim programie ma poprzez propagowanie wśród młodzieży, walkę, może nie walkę, uświadamianie młodzieży, nie walkę z biedą, pomaganie osobom, dzieciom, innym, które są w takiej potrzebie, poprzez zamieszczanie informacji w prasie, w mediach, w prasie, w telewizji o potrzebie tego typu działalności. Ale to oprócz tego, bo Wałbrzyski Bank Żywności jest odrębną instytucją, ale są też banki żywności, które działają na terenie całej Polski. I wspólnie też są organizowane różne akcje, z tego co wiem. Tak, Wałbrzyski Bank Żywności wchodzi w skład federacji. W Polsce powstała Federacja Banków Żywności na terenie całego kraju. Ich jest ponad 57 banków żywności. One są w zasadzie organizacjami autonomicznymi, ale żeśmy się zrzeszyli w formie federacji, bo wiadomo, większy może więcej. I poprzez federację ukazują się programy telewizyjne, ukazują się wydawnictwa książkowe, filmy o tym, żeby nie marnować żywności, bo przede wszystkim nie to, że brakuje nam żywności, bardzo dużo żywności jest marnowane. Czy to poprzez markety, czy to poprzez produkcję, która mogłaby trafić do osób, do dzieci, które tej żywności potrzebują. A tej świadomości jednak troszkę jeszcze nam brakuje. A jest takie zapotrzebowanie, w tym momencie mówię o Wałbrzychu, jest zapotrzebowanie na to, żeby pomagać w taki sposób? No oczywiście, że tak jak pamiętam w historii, okres transformacji, likwidacja przemysłu węglowego, największe bezrobocie w kraju, do likwidacji wtedy przemysłów pośrednich, tak, przyczyniła się do tej biedy. Obecne nawet jakieś, polityczne jakieś decyzje, wstrzymanie obwodnicy, wstrzymanie teraz Akwazdroju, budynku obiektu Akwazdroju, przyczynia się, że tych ilość miejsc pracy w Wałbrzychu brakuje. Jeżeli tych miejsc pracy będzie mniej, czyli ta bieda nie będzie malała, a będzie zwiększyła się. Już trzecie pokolenie wyrasta w biedzie, że ich rodzice czy dziadkowie nie mieli pracy. Ta świadomość wśród dzieci jest zatrważająca. I poprzez tego typu akcje, poprzez uświadamianie, przyczyniamy się do tego, żeby ta świadomość w społeczeństwie była trochę inna. No i właśnie, takie uświadamianie, to najbardziej chyba... Może nie uświadomienie, ale akcje, które organizujecie, szczególnie te akcje przed świętami, które już się de facto zbliża, jedna z takich akcji. 28-29 września po raz kolejny, czyli po raz dziewiąty, odbędzie się akcja typu Podziel się posiłkiem. Jest to akcja skierowana, żeby zebrać żywność dla dzieci. Zbiórka, która się odbędzie świąteczna, wielkanocna i przed świętami wielkanocnymi i bożonarodzeniowymi, jest to zbiórka żywności, która później będzie skierowana dla wszystkich potrzebujących, dla bezdomnych, co jest głośne, taka wigilia na przykład dla bezdomnych organizowana w wielu miastach kraju. A akcja, która się odbędzie we wrześniu, się odbywa po raz dziewiąty, jest to akcja przede wszystkim skierowana na pozyskanie żywności dla dzieci. W ciągu tych 9 lat zebraliśmy już ponad 1900 ton żywności. W tym roku będzie ona się odbywała w ponad 2000 sklepach w Polsce. Zaangażowanych będzie ponad 31 wolontariuszy. Jeżeli chodzi o 31 tysięcy wolontariuszy. Jeżeli chodzi o region wałbrzyski, na terenie miasta Wałbrzycha będziemy i Szczawna, będziemy zbierali zbiórkę w 14 sklepach, marketach. Jeżeli chodzi o nasz region, to w 39. Czy
Czyli taka liczba dosyć duża, a w ciągu lat, jak to organizujecie, ta liczba się zwiększa z tymi marketami? No bo oczywiście wiadomo, że markety się dobudowują, bo tutaj miasto marketów. Ilość marketów się zwiększa, która chce nam, angażuje się w tą zbiórkę żywności. I co jest ciekawe, zwiększa się ilość dzieci, wolontariuszy. Sami z siebie, sam ja jestem tym podbudowany, że w czasie rozmów w szkołach przed zbiórką żywności albo na ulicy po zbiórce żywności młodzież mnie zaczepia, proszę pana, kiedy się odbędzie? Oni by chcieliby na przykład co miesiąc, co dwa miesiące, co tydzień na przykład, żeby tego typu zbiórka się odbywała. No mam nadzieję, nie dlatego, żeby do szkoły nie chodzić. Ale czyli są ludzie, którzy chcą nieść pomoc? Tak, są. Są ludzie, którzy chcą nieść pomoc. I to widać, że z roku na rok ta ilość, jest zainteresowanie wśród wolontariuszy i osób, które dają nam tą żywność dla dzieci. Ja wiem z doświadczenia, że problemem jest zawsze, niestety, mimo tego, że są ludzie, którzy chcą, to problemem jest zawsze zebranie odpowiedniej grupy, która na tak dużym obszarze potrafiłaby zebrać, żeby zorganizować coś. To jest prawda. No, w zasadzie społeczeństwo już jest nasze zmęczone. Tych zbiórek żywności już jest w ciągu roku poprzez różne organizacje, jest ich dużo. Poprzez Polsat, TVN czy jakieś inne organizacje rejestrują się, czy na ulicach na przykład też są jakieś organizacje, zbierają różnego typu, prowadzą akcje charytatywne. Także społeczeństwo też patrzy na to z niedowierzaniem, ale jeżeli tutaj przy naszej zbiórce żywności prowadzą to dzieci, wolontariusze, dzieci, młodzież szkolna, jest to młodzież gimnazjalna i szkół średnich, jak i organizacje typu na przykład różnego rodzaju stowarzyszenia. Czyli ludzie chętnie wrzucają do tych koszy, bo kosze będą ustawiane w samych marketach. W marketach są ustawione kosze, w marketach rozplakatowane są te miejsca, gdzie będzie prowadzona zbiórka żywności i młodzież będzie informowała osoby chcące dokonać zakupu i wrzucenia tego produktu potem do kosza przeznaczonego dla zbiórki żywności. Czyli nie da się oszukać, że ktoś chciałby się potrzeć na przykład w jakimś markecie, bo oczywiście nie wszystkie markety wzięły udział w Wałbrzychu. Tak, nie da się rady oszukać, bo każdy wolontariusz ma tak zwany identyfikator i on jest przypisany do tej akcji. Przypomnijmy tego jeszcze, kiedy, w jakich godzinach? 28-29 września. Piątek, sobota września. Od godziny 8 od godziny 9 do godziny 18 zapraszamy wszystkich mieszkańców Wałbrzycha, żeby uczestniczyli w tej akcji Szczytnym Celu. No to ja dziękuję za wizytę i za rozmowę. Z Państwem się żegnam i zapraszam do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji. Do zobaczenia.